zawsze biłem się z bratem o wszystko, zawsze on mnie bił, bo to był 3 lata starszy brat, dużo większy. Obejrzałem walkę Tysona z Botą, no i spodobało mi się i postanowiłem, że pójdę na boks. Znalazłem boks w Ałczu i wtedy zacząłem treningi. W wieku 18 lat już miałem córeczkę, Julkę. No, trzeba było jakoś sobie radzić. Tutaj człowiek się uczył do szkoły, kończył liceum. Po szkole chodziłem jeszcze do roboty. Po robocie zwalniałem się, wchodziłem na trening, żeby to jakoś pogodzić. Naprawdę były ciężkie czasy. Nie mogłem iść na studia, ani nigdzie wyżej, bo właśnie trzeba było rodzinę jakoś utrzymać. Jeżeli będziesz wierzył w samego siebie, że dojdziesz do celu i będziesz przede wszystkim pracował, to wtedy dojdziesz. Zrobisz to, na co naprawdę zasługujesz, tak? Ale to jest naprawdę wiele wyzwań, wiele wyrzeczeń i dużo, dużo ciężkiej pracy. Zawsze przygotowania zaczynamy od Zakopanego, ponieważ są piękne góry, mam w Zakopanym, dużo biegamy, właśnie po 20 km bodajże. Ciśnienie jest inne w górach, także ciężej się oddycha. Forma rośnie niesamowicie, do tego są właśnie po południu ciężkie treningi, bo dużo pracujemy na przyborach, na technice. Dużo ciosów to robimy nieraz rundy po 10 minut. Naprawdę zasuwamy ciężko, co drugi dzień jesteśmy w górach wysoko. Tylko z Prowy do Giewon, także super, coś pięknego. Wszyscy traktujemy się jak jedna wielka rodzina. Jest naprawdę, mamy fajny zespół, mamy fajną grupę. Tu każdy sobie podpowiada, to nie jest tak, że ja tylko im podpowiadam, bo oni mi też podpowiadają. I to na tym polega, żeby współpracować, podpowiadać sobie. Jak sam robisz, to nie widzisz tych błędów. I zawsze zobaczysz u kolegi, to mu trzeba podpowiedzieć to. Krzysztof Diablo-Wodarczyk, jak przyszedłem tutaj do grupy, to był mistrzem świata, także zawsze mnie inspirował, zawsze patrzyłem na niego do tej pory, tak? Ja jestem mistrzem, on na razie jeszcze nie, ale wierzę, że zaraz będzie mistrzem. Patrzę na jego technikę, jak on robi wszystko, jak świetnie uderza te ciosy precyzyjne. On praktycznie nie ma błędów, tak? Nasz trener Fedor Łapin, którego bardzo szanuję, dziękuję mu tak samo, bo mnie doprowadził do walki o Mistrzostwo Świata, wytrenował. U niego przede wszystkim też się liczy punktualność, dyscyplina jest ponad wszystko. U nas na przykład widzicie tutaj w Zakopanem na obozie, masz na przykład trening na 18.30, to musisz być 15 po 18 już przebranym na sali, gotowym. Za każdą minutę spóźnienia masz na przykład na drugi dzień rano kółko na stadionie. Ale jak na razie na tym obozie wszystko idzie zgodnie z planem, wszyscy są punktualni, bo wiedzą właśnie, że są jakieś kary. No i coś fajnego, no to też gdzieś tam tworzy fajną taką więź między nami. Pasy poza boksem to mam na przykład jazdę samochodem. Uwielbiam jeździć samochodem. Bym mógł jeździć dzień i noc naprawdę. Wcześniej robiłem jako kierowca, także uwielbiam samochody. Fajne jest na pewno to, że ludzie ci gdzieś tam rozpoznają na mieście, idziesz, gratulują ci, robią sobie z tobą zdjęcia, gdzieś tam proszą o jakiś autograf. Coś niesamowitego, co jest minusową sprawą, przygotowuje się do walki i nagle dzwonią, musisz jechać na konferencję prasową, gdzieś właśnie jak ja ostatnio jechałem na Ukrainę, tak? Wchodziłem już w cykl treningowy, a tu nagle promotor dzwoni, jutro lecisz na Ukrainę i nie ma ale żadnego, nie ma że przygotowania ani nic i musisz, to po prostu to jest robota nasza, właśnie pokazywać się w mediach, bo bez tego przecież by nie było sponsorów. Charakter, tego nie można sobie wypracować, to już po prostu gdzieś tam trzeba mieć. Jak padasz, masz kryzys wielki, nie masz sił w ogóle chodzić, kolki cię trzymają z dwóch stron, nie masz sił trzymać rąk w górze, wtedy się rodzi charakter. Coś pięknego, że mogę zaboksować z mistrzem olimpijskim i to mnie gdzieś właśnie bardziej motywuje jeszcze do pracy. To jest przede wszystkim bardzo wielkie wydarzenie, tu Polak, który broni pasa mistrza świata. Także nie można tego przegapić. Przy okazji jest dwóch świetnych zawodników, niepokonanych. On chce mi odebrać pas, ja go chcę obronić. Przede wszystkim dla swojej rodziny, dla siebie, dla kibiców. I warto to obejrzeć naprawdę.